Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Największą spośród wszystkich grzechów jest pycha. Ona sprawiła, że ten, który był największym spośród aniołów, chciał zająć miejsce Boga. To Bóg wyznacza każdemu miejsce. Pycha prowadzi do poczucia krzywdy, do chorej ambicji, która przestaje liczyć się z innymi. Pycha jest wielkim zagrożeniem nie tylko dla tego, który jest nią dotknięty, ale także dla całej społeczności. Dziś Jezus wzywa nas do uczenia się postawy pokory, szukania miejsc raczej mniej zaszczytnych, aby to innych posadzić wyżej od siebie, aby innym usłużyć. Nie szukajmy pociechy i nagrody na tym świecie, bo nagroda tego świata szybko przemija. Podziw i oklaskiwanie tłumów rychło zamienia się w skandowanie ukrzyżuj go. Pokora jest cnotą, której nienawidzi świat, a ludźmi pokornymi pogardza. A jednak pokora jest największą wartością w oczach Boga. Jest bramą i królową wszystkich cnót. Bez pokory niemożliwa jest relacja z Bogiem, niemożliwa jest świętość człowieka. Pokora jest ogołoceniem ze wszystkiego, także z chęci przypodobania się innym oraz chęci uzyskiwania nagrody za dobro, które się czyni. Człowiek pokorny, wyświadczając dobro innym, nie patrzy na możliwość odpłaty, ale czyni to z czystej miłości. Chce jedynie wypełnić swój obowiązek wynikający z woli Boga. Uczmy się pokory od Jezusa, który będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie, stając się sługą każdego z nas. Popatrzmy na Jezusa, który jak niewolnik obmywa uczniom stopy, który jak niewolnik jest sprzedawany i który przyjmuje za nas na siebie karę haniebnej śmierci krzyżowej. Uczmy się od Jezusa miłości i pokory.